Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Gracz, pan Adam Kucharski, pracuje w BDO Solutions. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć temat nowoczesnych narzędzi w raportowaniu grup kapitałowych. Podwaliny pod tą prezentację w zasadzie już przygotowali pan prezes Helin i pan prezes Rozłucki, dlatego postaram się jak najszybciej Państwu tylko przedstawić temat. Krótkie wprowadzenie, kontekst tej prezentacji, która za chwilę się odbędzie. To, co zostało już powiedziane, w zasadzie nie wymaga dodatkowych komentarzy. Ja chciałbym Państwu skupić uwagę Państwa na kilku elementach, które pokrótce teraz omówię. Pierwsza obserwacja. Jeżeli mówimy o raportowaniu o nowoczesnych narzędziach, należy zwrócić uwagę na taki temat, jak wielowymiarowa analiza i ujęcie retrospektywne albo ujęcie prospektywne, jeżeli mówimy o prezentowaniu jakichkolwiek danych, o przygotowaniu sprawozdania finansowego. Planowanie i odniesienia planowania do danych rzeczywistych, które są w systemie informatycznym, które są w spółce, to jest jeden z elementów, który za chwilkę Państwu przybliżymy. Oczywistym jest to, że kadra zarządzająca grupą kapitałową potrzebuje dane w krótkim czasie. To zostało już dobitnie powiedziane tutaj wielokrotnie, dlatego tego tematu nie będę pogłębiał. Natomiast to, co jest istotne, mówimy tutaj o grupie kapitałowej, mówimy o sprawozdawczości skonsolidowanej i mówimy tu o sprawozdawczości spółek powiązanych, czyli zarówno sprawozdanie jednostkowe, jak i sprawozdanie skonsolidowane kierują się logiką, która wymaga szybkości i konsekwencji w prezentowaniu danych. Potrzeby informacyjne, kadra zarządzająca grupą kapitałową, zróżnicowana dynamicznie. Te wszystkie elementy, które były poruszane tutaj na prelekcjach przed przerwą, wymagają wyłącznie podkreślenia tutaj. To jest obserwacja, na którą zwracam uwagę, bo za chwilę do tego wrócimy przy prezentacji systemu. Tempo zmian, prezentacja danych, dostęp do danych, dynamika ich prezentowania to nie są okresy raportowe, tak jak to było do tej pory. To nie jest kwestia prezentowania bilansu obrotówki, która generowana jest z jakiego systemu, najczęściej klasy RP. Potrzeby informacyjne kadry na poziomie grupy, potrzeby kadry na poziomie jednostki. To są elementy, które też tutaj były uwypuklone. Zwracam uwagę, że to nie tylko jest kwestia innych potrzeb informacyjnych, to jest kwestia innej szczegółowości, tempa oraz zniekształceń danych, które i czasowego zniekształcenia, i jeżeli chodzi o agregację danych, o poziom prezentowania tych danych. Zadania wymagające współdziałania, to jest w zasadzie nasz polski problem, tak jak pracujemy w ramach German Desków w BDO, ten temat jest dla nas, dla Polski tutaj specyficzny i chciałem tylko zwrócić tutaj Państwa uwagę, że grupa kapitałowa, tak jak każda grupa ludzka, tak jak każdy zespół, ma również ten miękki element, który de facto przekłada się na sprawozdawczość i za chwilę pokażemy na to przykłady. Efektywna realizacja celów, to co było już wielokrotnie podkreślone, każda jednostka, kancelaria przed chwilą to przedstawiła Państwu, prezes Rozłucki również na to zwracał uwagę. Zarządy poszczególnych spółek na poziomie matki, na poziomie córek mają różny cel i w różny sposób podchodzą do wykorzystywania danych. Różne dane im są do tego potrzebne. Dostęp do danych, to znaczy szybkość prezentacji danych. Tutaj jest to ostatni slajd, na którym Państwu tylko chcę przedstawić trzy ostatnie punkty i przechodzimy do istoty tej prezentacji. Szybkość dostępu do danych, wielowymiarowa prezentacja danych. To nie jest kwestia informatyki, to jest kwestia segmentów, to jest kwestia prezentacji produktów, prezentacja linii biznesowych, sprawozdawczość, międzynarodowe standardy. W oczywisty sposób zmierzamy do tego, że będziemy prezentowali w sprawozdaniu finansowym nie tylko dane liczbowe. To nie jest sumariusz. I jeżeli tylko jesteśmy w stanie w postaci tekstu wpisywać wartość, która do tej pory była prezentowana jako wartość liczbowa, to do tego to się sprowadzi. Ostatnie dwa elementy, czyli jeżeli mówimy o kwestii obowiązków sprawozdawczych, czyli mówimy tutaj o licznych obowiązkach, mówimy tu o wymogach, o formacie,
To są elementy, które tak naprawdę powodują, że przy sprawozdaniu finansowym, przy przygotowywaniu sprawozdania finansowego nie tylko uczestniczy olbrzymia liczba osób, ale to wydłuża również czas przygotowania. My mówimy, tak jak pracujemy w szczególności w obszarze outsourcingu, który BDO realizujemy, mówimy o czasach zamknięcia ksiąg, tak jak prezes Helin zwraca na to uwagę. Luty, zamknięcie ksiąg drugi, trzeci dzień miesiąca to jest standard. Jeżeli mówimy o zamknięciu ksiąg, na zamknięciu roku, również tu dochodzimy do takich terminów, które do tej pory wydawały się nieosiągalne i bez ingerencji, bez ustawienia narzędzi i wsparcia w zakresie zbierania tych danych i agregowania tych danych, nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Narzędzia, którymi my się posługujemy, znaczy my jako BDO posługujemy się narzędziami, wychodzimy poza narzędzia ERP, to systemy transakcyjne są punktem wyjścia, przechodzimy do części sprawozdawczej, do części raportowej, posługujemy się narzędziami klasy Business Intelligence, Business Analytics. To są narzędzia, które pozwalają nam nie tylko te dane przygotowywać, analizować, obrabiać, ale również prezentować i ubrać w kształtu, nadać całemu procesowi akceptacji, nie tylko informacji, ale danych. Kwestia prezentacji danych, ilość raportów, z jakimi my mamy do czynienia, częstotliwość ich przygotowywania, powtarzalność i kwestia formatów, które w tej chwili są dostępne, przejście na format elektroniczny, raportowanie na potrzeby GUS, statystyka, banki, raportowanie zarządcze, to są elementy, w których, to są wszystko obszary, w których tak naprawdę posługujemy się podobną informacją, nie taką samą, z różną szczegółowością. Jedyny element, który wymaga tutaj zaprezentowania, to jest w jaki sposób my możemy sprawnie te dane Państwu przekazywać i w jaki sposób Państwo mogą z tego korzystać i poprawiać efektywność swojego działania. To narzędzie, na którym my bazujemy, BDO skorzystało z doświadczenia firmy IBM, posłużyliśmy się produktami z rodziny Cognos, przygotowaliśmy narzędzia, które stanowią dla nas ten element, ostatnią milę, element uzupełniający do wszystkich narzędzi ewidencyjnych, transakcyjnych. Dzięki procesom, które są możliwe do zaimplementowania i do wykorzystania w tych narzędziach, my przechodzimy tak naprawdę na poziom nie tylko konsolidacji danych liczbowych, konsolidacji wartości, prezentowania ich w formie tabel, wykresów, ale posługujemy się informacją, posługujemy się procesami, posługujemy się całym procesem akceptacji sprawozdania finansowego i włączania całego zespołu, który je przygotowuje. To nie jest komórka raportowa, to jest zespół, który przygotowuje dane na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego. Jest to ostatni element, który przed przygotowaniem, prezentacją sprawozdania finansowego jest wymagany i najczęściej to jest słaby punkt. Jeżeli Państwo, to jest krótkie podsumowanie tylko sytuacji, z jaką my najczęściej mamy do czynienia i jednocześnie prezentacja możliwości narzędzia, które było nam potrzebne do tego, żeby tą sprawozdawczość usprawniać, automatyzować. Mówimy o automatyzowaniu sprawozdania finansowego w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli wychodzimy od części transakcyjnej, wychodzimy od części po lewej stronie, tak jak Państwo mają cały zbiór danych wyjściowych, źródłowych, master data. Te wszystkie dane, które są przygotowywane w różnych obszarach, tak w zakresie ERP-ów, jak systemów kontrolingowych, systemów, systemików, narzędzi kontrolingowych, narzędzi do konsolidacji, czy to są Excele, czy to są systemy, czy to są systemy ERP, Oracle, SAP, Microsoft, czy Axapta, czy Navision, czy inne systemy, poprzez dowolną hurtownię. Te wszystkie elementy, które Państwo mają w firmie, do tej pory nie spotkaliśmy się, żeby było jedno środowisko. W związku z tym mamy do czynienia z całą paletą narzędzi, które są w firmie wykorzystywane. Dodatkowo, jeżeli dołączymy do procesu przygotowywania sprawozdania finansowego dodatkowych innych aktorów, którzy uczestniczą w tym, czyli menadżerowie, czyli recenzenci, czyli cały proces obiegu, cała procedura przygotowywania sprawozdania, przygotowywania danych tekstowych, not, to jest wszystko zebrane, uzupełnione później o procedury kontrolne, które są wymagane i na końcu daje efekt w postaci sprawozdania finansowego, które można albo zaprezentować jako dokument, czy na potrzeby zarządu wewnętrznie, czy na potrzeby giełdy, tak jak to jest prezentowane, w formacie, który jest na ten moment akurat wymagany, dostępny albo najbardziej efektywny. Czy to jest XBRL, czy to jest wersja dokumentu papierowego, to jest drugorzędne, to jest tylko forma prezentacji danych. Zapraszam pana Adama Kucharskiego do przedstawienia Państwu kilku szczegółów, jeżeli chodzi o samo narzędzie. Natomiast na samym końcu będzie krótka niespodzianka, postaramy się, mamy 10 minut, więc pokażemy Państwu
praktyczne zastosowanie tych narzędzi. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Graczowi. Proszę państwa, rzeczywiście zostało, tak patrzę na zegar jeszcze na właściwe, czyli na Warszawę, zostało 15 minut, ponieważ lunch niestety nie da się przesunąć, więc postaram się bardzo króciutko tylko pokazać narzędzie. Przy czym pokażę szybciutko na kilku slajdach i główne jego funkcjonalności. To jest taka zajawka, to jest coś, co tylko ma zasygnalizować, co to narzędzie, co to rozwiązanie tak naprawdę, które BDO w oparciu o narzędzie IBM z rodziny Cognos skonfigurowało i wytworzyło, co ono potrafi i na koniec, tak jak Piotr mówił, drobna niespodzianka. Proszę państwa, no, generalnie logujemy się do systemu. Oczywiście system jest systemem scentralizowanym, nie jest to system przetwarzania plików, jest to system sensu stricte bazodanowy. Czyli nie ma czegoś takiego, mimo że państwo za chwilę zobaczą te pliki, to wszystko trzymane jest w bazie danych. Nie ma najmniejszego problemu, narzędzie obsługuje pojedynczą spółkę, grupę spółek, bardzo różne jakby segmenty. Podział zależy tylko od możliwości i tak naprawdę inwencji użytkownika biznesowego. Jak są budowane tak naprawdę raporty w takim narzędziu? No po pierwsze możemy sobie zbudować tak naprawdę dowolną hierarchiczną strukturę, czyli część firm dzieli to na przykład w pojęciu w rozbiciu na spółki, część firm mówi, że nie, ja jednak wolę grupy produktowe, ktoś mówi, że a to ja jednak sobie będę raporty zestrukturyzuję według ośrodków odpowiedzialności. Na tym poziomie ta struktura, użytkownik biznesowy, czyli nie informatyk, broń Boże, to nie jest system dla informatyków, to jest system dla użytkownika biznesowego, czyli ten, który tak naprawdę z tego narzędzia będzie korzystał. Z czego jest zbudowany taki pojedynczy z kolei raport? Taki pojedynczy raport jest, również ma strukturę taką hierarchiczną, jest zbudowany z wielu różnych obiektów i te obiekty i tą strukturę możemy sobie zbudować dowolnie. Wygląda to tak, jakby państwo, nie wiem, w postaci pliku Wordowego robili sobie spis treści, tylko najpierw spis treści, a później dopiero wypełniali treścią. Tutaj w przypadku tego systemu dowolny obiekt, co może być takim obiektem, za chwilę też zobaczymy. Takim obiektem dowolnym może być plik Wordowy, może być plik Excelowy, może być również prezentacja PowerPointa, może być również plik w formacie Acrobat Readera. Możemy również podpiąć obiekty www do tego raportu, czyli tak naprawdę my uzyskujemy takie jedno wielkie repozytorium z raportami bez żadnych ograniczeń informatycznych na to, co my uznajemy jako te osoby, które wytwarzają raport, co ma w tym raporcie się znaleźć. Budujemy oczywiście to drzewko samodzielnie. Również możemy poszczególne elementy raportów współdzielić. Czyli jeżeli myśmy opracowali jakiś fragment raportu, czyli fragment raportu to niekoniecznie plik, to może być dosłownie 10 zdań z jakimiś podpunktami i my mówimy, że ten fragment będziemy dzielić przez wiele różnych raportów, bo inny raport będzie dla, powiedzmy, nie wiem, Rady Nadzorczej, ale on tą samą informację będzie zawierał. Chcemy też ten kawałek pokazać audytorowi. My jednokrotnie ten obiekt w systemie definiujemy i uwaga, nie jest to gdzieś plik na dysku, do którego musimy pamiętać ścieżki czy coś, jest to obiekt w systemie, czyli tak naprawdę obiekt w bazie danych. Oczywiście te poszczególne obiekty w całości są też dostępne w takich zestawieniach tabelarycznych. Czym jest taki obiekt i na czym pracujemy? Proszę państwa, jedną z fajniejszych cech tego systemu jest to, że nauczenie go trwa, no nie wiem, około 20 minut. Ja miałem takie, powiedzmy, proof of concept, który robiliśmy w jednym z dużych banków i było tak, że przyjechaliśmy, uruchomiliśmy system i posadziliśmy użytkownika do tego systemu. Mówimy, my będziemy mniej więcej prosić państwa o wykonanie pewnych czynności, nie pokazując ani dokumentacji, ani coś. Użytkownik biznesowy w przeciągu iluś tam minut stworzył samodzielnie pierwszy raport. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę jak uruchomimy dostęp do pojedynczego obiektu, jak państwo widzieli, no to tym pojedynczym obiektem był na przykład plik Wordowy czy plik Excelowy, my mamy dostęp do natywnego w całości Excela, czyli musimy mieć Office'a i po prostu system jest, jego interfejs jest wykorzystany, czyli użytkownik zwykły, jak pracował w jakimś arkuszu kalkulacyjnym czy jakiejś aplikacji biurowej, właściwie natychmiast może w tym systemie pracować. Co jest ważne,
W systemie plik Excelowy zapominamy już o takich rzeczach, jak jakby łączenie plików pomiędzy sobą, co jest czasami bardzo dużym mankamentem, a już w grupach kapitałowych to w rzeczywistości. My możemy w dowolnym obszarze, w dowolnym obiekcie takim zdefiniować sobie zmienną, czyli również pisząc to w Excelu, czyli ta tabelka, która jest po prawej stronie, mówimy, że no, nazywamy jakąś zmienną, nie wiem, przychody ze sprzedaży. Mówimy, że w tym miejscu my mamy tą wartość w tej tabelce po lewej, że to jest tam jakaś kwota i my możemy, uwaga, tej zmiennej użyć w dowolnym elemencie sprawozdania. My możemy użyć w dowolnym na przykład pliku Wordowym, możemy użyć w innym pliku Excelowym, w innym obiekcie, co powoduje, że my mamy jednokrotną informację o jakby wartości źródłowej, że ona się gdziekolwiek w jednym miejscu pojawiła, my możemy w dowolnym momencie w raporcie tym odwołać się. Uwaga, możemy się również odwołać w innym raporcie, nawet dotyczącym innej spółki i nawet dotyczącym innego repozytorium raportów, też można tak to zdefiniować. To jest też taka cecha, że w momencie, kiedy my jakby pierwszy raz raport wykonujemy, jest to dosyć pracochłonne, bo trzeba to zdefiniować, natomiast korzystanie później przez to i powielarność i łatwość adaptacji jest po prostu ogromna. Co jest jeszcze ważne? No pytanie jest takie, no dobra, będę miał obiekty, które są arkuszami Excelowymi, one będą w bazie danych, mam tam dane, no ale skąd te dane? Bo te dane, no czasami jest tak, że mam jakiegoś adina albo mam typową opcję Ctrl-C, Ctrl-V, nie ma takiej potrzeby. System ma wbudowane interfejsy do właściwie wszystkich platform bazodanowych czy raportowych. W związku z powyższym, w momencie, kiedy my mówimy, że na przykład mamy system ERP-owy, nam produkuje bilans, bo to większość systemów potrafi, to my ten bilans po prostu podłączamy w postaci, mówimy takiego, bazy danych do tego systemu i uwaga, w trzech prostych krokach. Zdefiniowanie, gdzie to leży, no, wykreowanie zapytania i jest specjalny edytor taki, który nie wymaga informatyka do tego, żeby zapytanie zrobić. Po prostu przeciągamy kolumny, przeciągamy wiersze, mamy tą informację. No i trzecie powiedzenie, w którym w miejscu raportu to ma się znaleźć. W momencie, gdy my uruchamiamy, dobrze, wytwórz raport, system automatycznie odświeża te wszystkie źródła. Czyli na przykład, jeżeli ktoś powie tak, mamy bilans zmapowany, mamy zmapowany rachunek zysków i strat, no ale z przepływami to już różnie bywa, zestawienie zmian w kapitale to też różnie bywa, to my możemy sobie raz, a na przykład mamy bardzo dobrze w ERP-ie opracowany plan kont i zestawienie obrotów i sald, my wiemy, jak te mapowania wyglądają, to użytkownik biznesowy sam sobie te mapowania w systemie raportującym zrobi raz, później to na każdy okres jest oczywiście powielany, system automatycznie te wszystkie dane pobierze. Mówiłem o czymś takim, że dobrze, mamy te dane z systemów na przykład transakcyjnych, czy z systemów planistycznych, czy z systemów kontrolingowych, czy z systemu, nie wiem, konsolidacji finansowej, jeżeli mówimy o sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym, czy uwaga, z systemów konsolidacji zarządczej. Nasze narzędzie obejmuje również te aspekty, ale dzisiaj rozmawiamy tylko o raportowaniu, to również one mogą służyć źródłem do wytworzenia raportu. Nawet jeżeli Państwo macie systemy klasy Business Intelligence, macie ładne portale z ładnymi przeglądarkami, z ładnymi danymi, no zawsze jest ten problem, ale potrzebujemy z tego, czy prezentację w PowerPoincie, czy jakieś takie zestawienie, które prezes potrzebuje cztery kartki, a cztery, a czasami tylko jedną, bo tylko tyle mu wystarcza z tej skali makro, to spokojnie nie będziemy za każdym razem Ctrl-C, czy linkować czegokolwiek, zdefiniujemy sobie raport w systemie i ten raport automatycznie nawet z obszaru Business Intelligence czy z hurtowni danych te dane pobierze. Mówiłem o czymś takim, że zdefiniowaliśmy sobie pewne zmienne w systemie i to, z czym użytkownicy walczyli bardzo często, no to było tak, że mam fajne tabelki Excelowe, tam mam jakieś zmienne, no i chciałem to wstawić do takiego raportu, który i tak tam kończy się tym, że on w Microsoft Word jest. Nie ma już w tej chwili potrzeby żadnego Ctrl-C, Ctrl-V. Definiujemy właśnie tak zwane zmienne w tekście, czyli to, co mamy tutaj po lewej stronie, taki #D i nazwa zmienne, nie wiem, że to jest tam 4 lata do tyłu i bieżący rok. Jednokrotnie żeśmy to zdefiniowali, a w tekście takim pisanym po prawej stronie mogliśmy również zdefiniować, że przychody ze sprzedaży wynosiły i tą nazwę zmiennej, którą myśmy wcześniej w repozytorium zdefiniowali, przy czym oczywiście jest wykaz, to jest wszystko podpowiadane, broń Boże, nic nie trzeba pamiętać tak naprawdę. To system po odświeżeniu podstawi oczywiście taką zmienną
I uwaga, tymi zmiennymi również może być grafik, czyli jakby nie ma takiej konieczności, bo bardzo dużo te działy, które już powiedzmy wytwarzają tą ostateczną wersję sprawozdania, która na przykład jest publikowana, czy idzie do prasy, czy ta, która się na giełdzie ukazuje, no jest duży problem z takim formatowaniem i są wielokrotne sprawdzenia i problemy przy tym, że czy ktoś się gdzieś tam w którymś miejscu nie pomylił, czy jakiś link się nie odświeżył. Tutaj nie ma żadnych linków, to wszystko jest w systemie bazodanowym, w związku z czym narzędzie pilnuje też odświeżenia do bieżących danych. Proszę Państwa, takie pytanie, że generalnie te dane możemy brać oczywiście też z systemów czy z modeli sprawozdań finansowych w przypadku systemów konsolidacyjnych. Jak to wygląda? Mamy taki system też planistyczny i konsolidacyjny, który jest wbudowany w to narzędzie i z tego narzędzia jest, w tym narzędziu jest zbudowany model skonsolidowanego sprawozdania finansowego, czyli tam, gdzie się pojawiają korekty, gdzie no, jest sumariusz, są korekty, wyłączenia konsolidacyjne, są transakcje intercompany rozliczone, są transakcje wyeliminowane, są jakieś korekty audytora. Mamy to, no, na końcu mamy tak naprawdę dane liczbowe do sprawozdania skonsolidowanego i w tym modelu, ten model również może być źródłem, jako źródło danych do raportu, który my sobie chcemy z systemu uzyskać. Oczywiście znika również taka konieczność jak wysyłanie maili, a co poeta miał na myśli w jakimś rozdziale, robiąc jakąś zmianę. W środowisku jest zintegrowany taki, powiedzmy, kawałek funkcjonalności, który powoduje, że możemy na danym pojedynczym obiekcie dokonywać, powiedzmy, no, takiej interakcji pomiędzy użytkownikami systemu. Oczywiście ona też jest zhierarchizowana, czyli odpowiedź na jakąś tam uwagę będzie pokazana w postaci drzewka, czyli to też znika problem wykorzystania poczty elektronicznej, przesyłania 100 tysięcy wersji różnych plików do systemu. Oczywiście jak już mamy te wszystkie dane, no jak wymieniliśmy się komentarzami, no ale generalnie ktoś powie, komentarz komentarzem, jest potrzebny klasyczny workflow, czyli klasyczne zatwierdzanie poszczególnych obiektów czy poszczególnych dokumentów. Oczywiście taka sama funkcjonalność w systemie istnieje, przy czym ten workflow, czyli ten obiekt, użytkownicy definiują sami. Użytkownik biznesowy może dla pojedynczego obiektu raportu uznać, że jest inny obiekt. Dlaczego? Dlatego, że na przykład, nie wiem, informacje o jakichś szacunkach, które się zgodnie z MSR-ami mają pojawić w jakiejś tam części sprawozdania, to przygotowuje jakiś dział, który ma tylko, no tam jest obiekt jakby prosty, nie? Ktoś jakieś kalkulacje do szacunków również trzyma w tym środowisku, przygotował te szacunki, no daje to na przykład, nie wiem, do dyrektora finansowego czy CFO grupy. On to, jeżeli on to zatwierdzi, to okej, to już może być w ten fragment sprawozdania jest gotowy. Tu jest potrzebny taki obiekt. W przypadku, jeżeli my mówimy, że na przykład pewne rzeczy są, nie wiem, korekty, które włączyliśmy do sprawozdania lub nie, podlegają nawet może nie tyle zatwierdzeniu, co przeglądowi przez audytora, to możemy też taki obiekt zdefiniować. Oczywiście on pilnuje również czasu, czyli przypomina, jeżeli no wiadomo, że workflow nie chodzi o tylko same zatwierdzanie poszczególnych elementów, ale również o to, żeby te elementy w określonym czasie, w określonym momencie się w systemie pojawiły. Oczywiście, ponieważ jest to super nowoczesne środowisko, to mamy również dostęp do takich klasycznych dashboardów czy pulpitów, czyli jeżeli użytkownik typu szef, nie wiem, Departamentu Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości Grupy Kapitałowej mówi, ja chcę sobie zobaczyć, jaki mamy aktualnie status tego konkretnego raportu poszczególnych obiektów, to też mamy taki typowy interfejs, te dashboardy mogą się również być generowane czy konfigurowane przez użytkownika biznesowego. Identyczna sprawa dotyczy również interakcji z tymi źródłami, które są. Możemy je obserwować, czy rzeczywiście ile źródeł się system zawiera, ile będzie te źródła będą odświeżane, w jakim elemencie raportu te źródła również są. Proszę Państwa, samo generowanie raportu, ponieważ mi zostało właściwie już tak 3 minuty, tutaj pan dyrektor Rublewski patrzy na mnie, to oczywiście to nie są wszystkie funkcjonalności systemu. Ja postaram się Państwu teraz pokazać live wygenerowanie raportu. Wzięliśmy w środowisku, ponieważ zakładamy tak, że trzeba równać do najlepszych. Wzięliśmy publicznie dostępny raport spółki giełdowej Tauron, która jest taki konkurs Best Annual Reports, tak, dla spółek GPW. Tam są różne kryteria, to można poczytać, ale generalnie spółka Tauron za rok 2013 wygrała ten konkurs, więc myśmy pozwolili sobie na wykonanie takiego ćwiczenia, że
odtworzyliśmy raport spółki Tauron w tym narzędziu, no żeby zobaczyć, że, bo wiadomo, bo że to, co pokazują Państwo na slajdach, angielskie teksty non-stop, to jest raczej bardziej uproszczenie dla mnie niż to, że nie może to być po polsku, oczywiście, tak? No i otwieramy sobie jakiś raport, przy czym jesteśmy w tej chwili w live w aplikacji. Uwaga, aplikacja nie jest tu, jest w centrum komputerowym, które BDO Solution używa dokładnie pod Krakowem. Państwo, wybieramy sobie jeden z raportów. Taki raport, który jest wykonany dla firmy Tauron, oczywiście on zawiera wszystkie obowiązkowe elementy, które w systemie powinny być. Jak widać, myśmy odtworzyli tą strukturę taką hierarchiczną, drzewka i nawet podział na notki i podział na jakieś poszczególne, nie wiem, elementy wielopoziomowo, tak jak użytkownik to sobie zrobił. Oczywiście te elementy są też dostępne z tej strony, więc mamy bardzo, bardzo dużo. Tam jest chyba w tej chwili kilkaset tych obiektów. No i zróbmy sobie tą podstawową czynność, którą będziemy chcieli zrobić, jak już to sobie zdefiniujemy, bo zdefiniowanie mniej więcej w bardzo dużym skrócie omówiłem. Uruchomimy sobie generowanie takiego raportu. No, to co mówiłem, w różnych formach ten raport można wygenerować. Również można wygenerować prezentację dla zarządu czy dla użytkowników takich, powiedzmy, biznesowych, a nie użytkowników typu audytor, na przykład audytor czy spółka. Czyli możemy jako plik Wordowy, jako prezentację PowerPointową, jako od razu też jako plik PDF system zgeneruje. Możemy że też zmusić do tego, żeby wysłał ten plik jako załącznik po zgenerowaniu. No i dwa formaty, które w Polsce na razie nie są rozpowszechnione, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli XBRL, czyli taki język do unifikacji, do sprawozdań finansowych w Polsce wejdzie jako obligatoryjny, bo w tej chwili jest tylko w bankach, ale generalnie dążymy do tego, żeby to weszło również w pozostałych spółkach, to system potrafi to zgenerować. No i generowanie polega na tak naprawdę kliknięciu jednej opcji. Proszę Państwa, może ktoś ma zegarek, możemy zmierzyć live, ile w tej chwili jest tam chyba 64 strony w raporcie, ile się generuje. Proszę Państwa, nie jest to film, jest to aplikacja. Tu jest klient na tym laptopie, zwykły laptop z systemem Windows, no i serwery w centrum, na którym oprogramowanie jest. System jest wielozadaniowy, czyli jeżeli byśmy mieli jakiś bardzo duży raport albo serię raportów, to możemy spokojnie w aplikacji sobie pracować, on sobie tam będzie w tle generował. Po wygenerowaniu otwórzmy sobie taki plik. Oczywiście złośliwość rzeczy martwych jest taka, że on mi się otworzył na tym laptopie, ale to nie szkodzi, ja go wezmę tu po prawej stronie. Państwa, to co mamy, to mamy raport rozszerzony akurat nie za drugie półrocze, tak? Za pierwsze półrocze 2013 roku. Te wszystkie dane, które tutaj są, oczywiście pochodzą, my nie mamy dostępu do źródeł, broń Boże, Tauronu. Nie, myśmy to zaimplementowali w postaci źródeł takich, których ich dane wrzuciliśmy do jakiejś bazy danych, ale generalnie to jest to, co jak Państwo wszyscy pewnie, jeżeli reprezentujecie spółki, które są na giełdzie, to znacie, że to trzeba po prostu coś takiego mieć na początku sprawozdania i identyczną informację do ESPI się też wrzuca. Raport jest raport jest wielostronicowy, zawiera wszystkie wymagane prawem dokumenty. Również można, to co mówiłem, że możemy wrzucić, jeżeli mamy raport już biegłego rewidenta i chcemy w takiej wersji jednego pliku, który tam do ESPI jako załącznik wrzucić, to również raport biegłego rewidenta, to akurat nie koledzy z Deloitte'a badali, również może być fragmentem. Fajnie, nie? W Wordzie kawałek skanu z raportu, tak? Oświadczenia zarządu, jakie poszczególne elementy, przy czym to, co jest ważne, no już, o przepraszam, już typowe śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres zakończony 6 miesięcy. Spis treści, który Państwo widzieli, ten spis oczywiście też był automatycznie zgenerowany ze struktury, która była w środowisku do Reporting Suite, przy czym można zrobić tak, że Państwo zresztą się posługujecie wielokrotnie różnymi kalkulacjami, które są podstawą do tego, co się w raporcie umieszcza i to w tym repozytorium pamiętamy. Poszczególny element, obieg raportu może być niedrukowany, czyli on się w raporcie nie pojawi, ale kalkulacja w jednym miejscu zostanie. Wszystkie poszczególne elementy tego raportu są.
Nawet udało nam się odtworzyć taką szatę graficzną. Proszę Państwa, niestety to miało być tylko taka krótka sygnalizacja, bo tu jak Mirek jeszcze wstał, jedną rzecz dodam. Ostatnie zdanie chcę tylko dodać. Zastosowanie tego narzędzia, kontekst jest kontraktowy, znaczy chcę podejść od strony kontraktowej, biznesowej. To narzędzie pozwala nam umówić się z klientem, jakby od strony kontraktowej podejść do sprawozdawczości finansowej w ten sposób, że nie musimy limitować, ograniczać wersji sprawozdania, które przygotowujemy. Jeżeli mówimy o obszarze takim jak outsourcing, jeżeli mówimy o obszarze, gdzie jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie danych, nie ma potrzeby ograniczania, limitowania ilości sprawozdań finansowych ani od strony ilościowej, ani od strony struktury. To znaczy bez względu na to, na jaką strukturę danych się umówimy, taką strukturę jesteśmy w stanie przygotowywać w ramach kontraktu, w ramach ryczałtu. To daje niesamowitą przewagę, dlatego chcę to tylko podkreślić i powiedzieć Państwu, że to nie jest działalność stricte akademicka. Dzięki temu rozwiązaniu mamy niesamowitą przewagę, dlatego że jedynym ograniczeniem tego od strony biznesowej dla nas, jako dla BDO, jest fakt, że dane zostały wprowadzone do systemu. To jest jedyny limit, czyli jeżeli jesteśmy w stanie wprowadzić te dane, albo jeżeli jesteśmy pewni, że klient te dane wprowadził, one zostały zaakceptowane i są już w bazie, to w tym momencie tak naprawdę wygenerowanie raportu to jest kolejne 3 minuty. I przygotowanie formy, wysłanie to zależy już od procedury, która jest przygotowana. Dotyczy to wszystkich raportów, nie tylko raportów finansowych, ale również raportów zarządczych, raportów środowiskowych i bardzo ważne to, co pan prezes Helin tutaj na początku powiedział, również raportów zintegrowanych. To może być doskonałe narzędzie, żeby państwa wspomóc w tym obszarze. Przy czym państwo jako użytkownik, potencjalny użytkownik końcowy, to wy decydujecie, co będzie w raporcie. Nie jest tak, że środowisko jest zamknięte i państwo dostaniecie jedną szablon, jedną formatkę, która zrobi jedno sprawozdanie. Nie, jest to totalnie otwarte. Dziękujemy bardzo. Tak szybciutko. Bardzo dziękuję. Jednocześnie dziękuję za pomoc w nadrobieniu czasu. Uprzejmie zapraszam pana Dariusza Zasadę, zastępcę dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Dzień dobry Państwu. Zostałem już przedstawiony. Dariusz Zasada, jestem zastępcą dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych. Co do zasady zajmuję się kwestiami opodatkowania osób prawnych, a więc podatkiem CIT oraz różnymi aspektami prawa wspólnotowego, zarówno w zakresie osób fizycznych, jak i prawnych, a więc dyrektywy unijne, wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania, dyrektywa w sprawie opodatkowania należności odsetek osób fizycznych i tak dalej. To jakby naświetlenie mojego zakresu działania i prawdopodobnie powód, dla którego też dzisiaj mam okazję i przyjemność dla Państwa te 20 minut jeszcze zająć. Tak jak Państwo widzicie, generalnie chciałem, czy zostałem poproszony o powiedzenie o jakichś nowościach w podatkach, oczywiście głównie w CIT-cie, ważnych dla grup kapitałowych, dla holdingów. Natomiast tak jak myślałem, jak zacząć tą swoją prezentację dzisiaj nawet jeszcze, to muszę wrócić na chwilę do tematu forum i do tego, że mówimy o rzeczywistości prawnej, która nie przystaje do wymagań grup kapitałowych. Oczywiście muszę jakby ten temat forum zinterpretować z punktu widzenia fiskusa, którego tutaj jakoś reprezentuję, i kwestii podatkowych, bo oczywiście ten temat zakłada pewną tezę, on de facto zakłada pewną tezę, mówi o tezie, że ta rzeczywistość prawna tutaj w domniemaniu w zakresie podatkowym nie przystaje do wymagań holdingowych i oczywiście można z tą tezą polemizować, można tutaj podawać różne argumenty, ja tego nie zamierzam robić, to jest jakby jedna część, natomiast z mojego punktu widzenia, jakby z punktu widzenia tego, o czym także będę mówił, ważne jest to, że mówimy o wymaganiach grup kapitałowych. No i tutaj jakby w naturalny sposób często wymagania grupy kapitałowej związane ze sferą prawa podatkowego rozmijają się znacznie z oczekiwaniami fiskusa.
I tak jak tutaj miałem okazję posłuchać kilku wypowiedzi i problemów, jakie dotyczą holdingów związanych z funkcjonowaniem na gruncie kodeksu spółek handlowych, na gruncie, powiedzmy sobie, odpowiedzialności członków zarządu, to oczywiście mówimy o pewnej sferze działania, natomiast z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia podatkowego, częściej ta grupa kapitałowa, ten holding pojawia się niestety, można nawet powiedzieć, tylko w takim aspekcie, że jest on rozszerzany jakiś podmiot, z reguły ulokowany za granicą, pojawia się jakiś aspekt międzynarodowy, który często po prostu w tym holdingu pojawia się tylko i wyłącznie z punktu rozliczeń podatkowych. Więc to jest tak jak mówię, pewna trudność mówienia do Państwa, mówienia z perspektywy fiskusa, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie oczywiście rozwiązania, które są w ustawie podatkowej, które są planowane w ustawie podatkowej, mogą być właśnie ocenione jako korzystne z punktu widzenia wymagań tych grup kapitałowych, grup holdingowych. Ale to myślę, że to by tak naprawdę mógłby być temat na zupełnie inną dyskusję poświęconą tylko właśnie kwestiom podatkowym. Po takiej dygresji przejdę może do właściwego przedmiotu swojego eseju, bo trudno tutaj mówić o jakimś rozbudowanym wykładzie. Chciałbym powiedzieć Państwu o trzech instytucjach, z których dwie już weszły w życie, nad trzecią obecnie pracujemy. Pierwsza z instytucji, która obowiązuje od początku 2015 roku, to już jest na pewno pojęcie Państwu bardzo znane, chociażby z kwestii, które przetoczyły się w mediach związanych z wchodzeniem w życie tych przepisów, czyli tak zwane regulacje dotyczące kontrolowanej spółki zagranicznej CFC. Druga z kwestii, o której chciałbym powiedzieć, to również zmiany, jakie zaszły z początkiem tego roku. Zmiany w zakresie tak zwanej niedostatecznej cienkiej kapitalizacji, czyli krótko mówiąc w najprościej rozwiązania, które limituje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek wypłacanych podmiotom powiązanym w określonych okolicznościach. To rozwiązanie, tak jak mówię, już też obowiązuje. I trzecie rozwiązanie bardzo ciekawe, które jeżeli zdążę, to umieszczę w jakiejś takiej perspektywie dyskusji, która na pewno teraz, jak Państwo wiecie, toczy się nad tak zwaną klauzulą obejścia prawa podatkowego w ordynacji podatkowej. Coś, co nad czym my pracujemy, co stanowi implementację dyrektywy unijnej, a mianowicie klauzula, czy też warunek zapobiegający nadużyciom zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłacanych między podmiotami, między spółkami powiązanymi, czyli tak jak myślę coś, co właśnie jakby uderza w clou dzisiejszego forum, a więc w funkcjonowanie grup holdingów kapitałowych. Chciałbym krótko powiedzieć, jakby również naświetlając kontekst, dla którego tutaj jestem, o przyczynach zmian w przepisach podatkowych. Oczywiście nie zawsze jest to tylko i wyłącznie twórczość ministra finansów, twórczość rządu czy parlamentarzystów. Często oczywiście te zmiany wynikają z jakiejś większej systematyki, a głównie tego, że tak naprawdę trudno w obecnej rzeczywistości mówić o grupie kapitałowej, o holdingu bez odwołań międzynarodowych. Ja w zasadzie z praktyki swojej nie przypominam sobie spraw, w których jakieś istotne wątpliwości związane z rozliczeniami podatkowymi między spółkami powiązanymi wiązane by były tylko i wyłącznie z jakąś sytuacją czysto krajową. Zawsze pojawia się jakiś podmiot zagraniczny, bądź w kontekście podmiotu ulokowanego w kraju oferującym korzystne warunki podatkowe, bądź po prostu w kontekście podmiotu bądź transakcji, która w jakiś sposób z punktu widzenia polskiego prawa nie jest rozpoznawana. Takim ciekawym przykładem mogą być na przykład trusty. Więc z tego typu pytaniami, z tego typu kwestiami mamy do czynienia, tak jak mówię, taki czysty problem holdingu krajowego. W zasadzie można powiedzieć, że się pojawia rzadko bądź bardzo rzadko i raczej w jakichś takich kwestiach ogólnych zapytań podatkowych, co które mogą być konstruowane także przez pojedynczych podatników. A więc przyczyny zmian w tych przepisach podatkowych. Jeżeli chodzi o cienką, niedostateczną kapitalizację, to tak jak Państwo widzicie, była to na przykład powszechna krytyka rozwiązań podatkowych obowiązujących do końca 2014 roku. Tu jest jakby kwestia, można powiedzieć, dość jasna. Jeżeli widzimy, że są problemy interpretacyjne z jakimś zagadnieniem, jeżeli widzimy, że ta instytucja podatkowa w tym momencie, to ograniczenie w zaliczaniu odsetek do kosztów podatkowych nie działa, bo jest łatwo je obejść,
łatwo jest przerzucić, można powiedzieć, umownie ciężar na przykład tych odsetek na inny podmiot z grupy, który już wypada spoza regulacji ustawowej. Wtedy w oczywisty sposób ustawodawca reaguje i jakąś propozycję zmian proponuje. Inna możliwość, również bardzo myślę interesująca z takiego ogólnego punktu widzenia dla osób, które zajmują się zarządzaniem podmiotami, które mają styczność także z kwestiami podatkowymi, to jest właśnie korzystanie z dobrych praktyk i prac forów międzynarodowych. W przełożeniu na działania Ministerstwa Finansów, przełożenia na działania Fiskusa, to jest tak zwany projekt OECD-owski Base Erosion Profit Shifting, czyli taka koncepcja, która zrodziła się na forum międzynarodowym, że coś jest jednak nie tak z rozliczeniami między podmiotami powiązanymi, że często właśnie dochodzi do tego tytułowego obniżenia podstawy opodatkowania, przerzucenia dochodów do innej jurysdykcji podatkowej. I w związku właśnie z tymi pracami prowadzonymi przez Unię Europejską, prowadzonymi przez OECD, między innymi pojawiło się takie działanie ograniczenie erozji podstawy opodatkowania poprzez odliczanie odsetek oraz innych płatności finansowych, co również jakoś daje asumpt do zmiany przepisów krajowych. Kolejna przyczyna zmian w przepisach, tutaj już właśnie między innymi przyczyna wprowadzenia przepisów o kontrolowanej spółce zagranicznej, to również projekt BEPS i również to, że w ramach jego OECD zajmuje się takim działaniem jak wzmocnienie przepisów o kontrolowanych spółkach zagranicznych. Przepisy te posiada obecnie większość państw unijnych, większość państw OECD-owskich. Polska do nich dołączyła poprzez tą zmianę od nowego roku. I kolejna przyczyna zmian, tak jak mówię ostatnia, no to już taka bezpośrednio wynikająca z konieczności implementacji prawa wspólnotowego, jeżeli chodzi o dyrektywę parent subsidiary, czyli dyrektywę dotyczącą dywidend wypłacanych między podmiotami powiązanymi, nastąpiła zmiana tej dyrektywy, a więc oczywiście również my musimy się do tej zmiany dostosować. Pierwsze zagadnienie, ja oczywiście sobie pozwolę te zagadnienia techniczne, można powiedzieć, omówić w taki sposób dość skrótowy. Rozumiem, że nie jest to zasadniczym przedmiotem tutaj dyskusji, aby zagłębiać się w szczegóły tych konstrukcji, natomiast powiem jakby o głównej idei, o głównych zmianach, które dotyczą czy cienkiej kapitalizacji, czy CFC. Jeżeli chodzi o cienką kapitalizację i model przepisów, jaki istniał do końca 2014 roku, z początkiem 2015 roku, co się zmienia? Zmienia się przede wszystkim zakres pożyczek objętych regulacją. Poszerzony został krąg podmiotów, od których udzielenie, zaciągnięcie pożyczki może skutkować wejściem w życie regulacji podatkowej. Dotychczas, co do zasady, regulacja ta dotyczyła tylko pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych bezpośrednio z podmiotem finansowanym. Teraz ustawa podatkowa wprowadza również warunek powiązania pośredniego, a więc w znaczący sposób zakres przedmiotowy tejże regulacji zostaje rozszerzony. Druga ze zmian, dość istotnych zmian, to jest generalnie określenie sposobu i momentu obliczania wartości zadłużenia tego podmiotu, który zaciąga pożyczkę, wobec tych wspólników, którzy pożyczkę udzielają. Zaszły zmiany w zakresie określenia, iż na przykład pod pojęciem zadłużenia rozumiemy nie tylko zadłużenie z samego tytułu pożyczki udzielonej przez ten podmiot powiązany, ale również zadłużenia z tytułów innych niż pożyczka wobec wszystkich podmiotów powiązanych z podatnikiem. Zaszły zmiany dotyczące sposobu obliczania tego zadłużenia. Zaszły również zmiany dotyczące momentu obliczania tego zadłużenia. Taka zmiana techniczna, ale bardzo często wskazywana przez podatników jako utrudniająca działalność. Polegało to na tym, iż w sytuacji, w której dany podatnik miał kilka pożyczek zaciągniętych od podmiotów powiązanych i spłaty tych pożyczek na przykład następowały konsekutywnie 3 razy w ciągu miesiąca, powiedzmy 10, 15, 25, to musiał ustalać, dokonywać dość żmudnego procesu ustalania wartości zadłużenia na dzień poprzedzający spłatek z każdej tych pożyczek. Teraz już takiego obowiązku nie będzie. Wystarczy, że zrobi to raz na koniec miesiąca poprzedzającego zapłatę odsetek. Jest to jakby taka zmiana, można powiedzieć, no trochę ograniczająca tą uciążliwość administracyjną stosowania przepisów podatkowych. Kolejna zmiana w zakresie cienkiej kapitalizacji to sposób obliczania limitu odsetek.
Dotychczas, tak jak być może Państwo wiecie, słyszeliście, stosowany był tak zwany współczynnik 3:1 odnoszony do wartości kapitału zakładowego, a więc jeżeli zadłużenie przekraczało u danego podmiotu, przekraczało trzykrotnie wartość jego kapitału zakładowego, wtedy cienka kapitalizacja wchodziła w grę. Teraz ten współczynnik zmieniliśmy z 3:1 na 1:1 i z kapitału zakładowego na kapitał własny. Myślimy, że kapitał zakładowy co do zasady nie odpowiada za bardzo, czy nie daje nam pełnego obrazu tego, jak kondycja podmiotu, jak możliwości finansowania się przez niego wyglądają. Dlatego ta zmiana dotycząca przejścia na kapitały własne, które w jakiś sposób może bardziej będą urealniały sytuację tego podmiotu i bardziej odpowiadały na pytanie, czy w jego sytuacji ograniczenie w zaliczaniu tych pożyczek, tych kosztów odsetek do kosztów podatkowych jest uzasadnione. I zmiana oczywiście przepisy przejściowe. Te rozwiązania, o których teraz mówię, obowiązują do pożyczek zaciągniętych i wypłaconych przed 1 stycznia 2015 roku. Po tej dacie już mamy regulację nową. Ponieważ zmieniliśmy przepisy dotyczące tej zasadniczej cienkiej kapitalizacji, tak jak ona już obowiązuje bodajże od 15 lat, jakby takim offsetem pewnego rodzaju w stosunku do tych zmian, które nie ma co ukrywać, uodparniają oczywiście trochę cienką kapitalizację na nadużycia, na obejście tych przepisów. Takim offsetem jest nowe rozwiązanie wprowadzone w ustawie podatkowej, możliwość alternatywnego zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, możliwość takiej oceny przez podatnika, iż ta cienka kapitalizacja, która teraz jest w ustawie podatkowej, nie za bardzo odpowiada jego rzeczywistości biznesowej, a więc wtedy możemy przejść na inny schemat. Mówimy wtedy, że podatniku ustalasz wartość dwóch parametrów u siebie. Pierwsza to jest wartość parametru wyliczana jako, jak jest napisane, iloczyn wartości stopy referencyjnej NBP, obecnie 1,5% i powiększonej o 1,25 punktu procentowego i wartości podatkowej aktywów, w rozumieniu oczywiście przepisów o rachunkowości. Taki parametr wyliczony przez podatnika i może być jednym z parametrów limitujących możliwość zaliczania odsetek do kosztów podatkowych. Drugim parametrem jest wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej danego podatnika. Tutaj z zastrzeżeniem, iż ten parametr akurat nie dotyczy takich instytucji jak na przykład banki, SKOKi czy leasingodawcy, u których ta specyfika działalności jakby trochę odbiega od generalnie zasady cienkiej kapitalizacji. Jeżeli podatnik skorzysta z tego modelu alternatywnego, zadeklaruje taką wolę organom podatkowym, będzie mógł zaliczyć sobie do kosztów podatkowych odsetki, jeżeli nie przekroczą one niższej z tych dwóch wartości ustalonych dla niego. Wtedy niezależnie od tego, czy odsetki takie wypłacane są na rzecz podmiotu powiązanego czy niepowiązanego, tylko i wyłącznie wartość jednego z tych limitów będzie wyznaczała możliwość zaliczenia tych odsetek do kosztów podatkowych. Kontrolowana spółka zagraniczna, tak jak myślę, słyszeliście już Państwo o tym rozwiązaniu, bo jest ono oczywiście krytykowane, nie ma co ukrywać, nie ma co tutaj chować głowy w piasek. Zostało ono wprowadzone, tak jak powiedziałem, częściowo pod wpływem prac OECD-owskich, częściowo właśnie pod wpływem analizy praktyki, którą spotykamy się często w sytuacji podmiotów polskich, które zdarza się, że niestety wykorzystują możliwości tworzenia podmiotów powiązanych za granicą, lokowania spółek zależnych za granicą, bądź czasem spółek dominujących za granicą, dla stosowania pewnego rodzaju działań wpływających na ich wyniki podatkowe. Kontrolowana spółka zagraniczna w największym skrócie dotyczy takiej sytuacji, w którym polskiemu podatnikowi zostanie przypisany i opodatkowany, tak jakby był jego dochodem, dochód podmiotu zależnego po spełnieniu oczywiście pewnych warunków. Przede wszystkim warunkiem uznania zagranicznej spółki za spółkę CFC jest to, iż ma ona siedzibę w jednym z krajów, które są uznawane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra finansów za tak zwane państwa stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. No to już jakby nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć głównie o państwach na przykład rejonu basenu Morza Karaibskiego,
takie jurysdykcje, które często medialnie pojawiają się jako takie w cudzysłowie typowe raje podatkowe typu Kajmany, Bahamy, Wyspy Cooka, tego typu jurysdykcje. Drugą możliwością jest, iż spółka taka ma siedzibę w państwie, z którym Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy o wymianie informacji podatkowych, a więc takie myślenie, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zweryfikować prawdziwości rozliczeń podatkowych podatnika stosowanych z podmiotem powiązanym z tego względu, że nie jesteśmy w stanie uzyskać informacji podatkowej, również taka spółka powinna zostać objęta tym reżimem kontrolowanej spółki zagranicznej. I trzecia możliwość, która dotyczyć może na przykład spółek kontrolowanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo pierwsze z dwóch warunków, o których powiedziałem, generalnie wyłączają oczywiście kraje Unii Europejskiej. Natomiast przewidujemy taką możliwość, iż w przypadku, jeżeli polski podatnik posiada powyżej 25% udziału w takim podmiocie zlokalizowanym w kraju Unii Europejskiej, a podmiot ten generuje powyżej 50% swoich przychodów z tak zwanych przychodów pasywnych, a więc dywidendy, odsetki, wszelkiego rodzaju należności licencyjne, poręczenia i tak dalej, a ponadto stawka podatku, którym te dochody opodatkowane są w kraju spółki CFC jest niższa niż 25% stawki krajowej, a więc 14-25%, no taka spółka również zostanie w myśl przepisów ustawy PIT i CIT, bo CFC jest obecne w obydwu ustawach uznana za spółkę kontrolowaną. Jaki jest tego skutek? Dochód takiej spółki CFC ustalony zgodnie z przepisami krajowymi, a więc no tutaj wchodzi w grę pewnego rodzaju obowiązek administracyjny, tak jak jeszcze tutaj wyświetlam na slajdzie, dochód takiej spółki CFC zostaje przypisany polskiemu podatnikowi i opodatkowany krajową stawką 19%. Oczywiście to wszystko wiąże się z pewnego rodzaju ograniczeniami, na przykład takimi, iż oczywiście jeżeli spółka CFC wypłaci podmiotowi polskiemu dywidendę, ta dywidenda jest odliczana od podstawy opodatkowanej. Jeżeli nastąpi zbycie udziału w tej spółce CFC, również tego typu zyski kapitałowe odliczane są od takiej podstawy opodatkowania. Natomiast to, tak jak mówię, są pewne szczegóły techniczne regulacji, ale co do zasady ten dochód spółki CFC, jeżeli zostanie ona uznana za spółkę CFC, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Regulacje dotyczące CFC są także wyłączone, oczywiście w przypadku zaistnienia pewnych rodzajów zdarzeń. Najważniejszym jest takie, iż w zakresie, w jakim spółka CFC może być spółką położoną w państwie Unii Europejskiej, nie będzie ona objęta tą regulacją krajową, jeżeli prowadzi ona rzeczywistą działalność gospodarczą. Ustawa podatkowa wprowadza takie określenie, co należy rozumieć za rzeczywistą działalność gospodarczą. Było to pewnego rodzaju wyzwaniem, oczywiście wprowadzenie takich klauzul bardzo, bardzo ogólnych do ustaw podatkowych, natomiast nastąpiło to uwzględniając jakby również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli mamy do czynienia z podmiotem, który rzeczywiście w kraju Unii Europejskiej prowadzi działalność gospodarczą, nie będzie on objęty przepisami o CFC, nawet jeżeli te trzy warunki, o których wcześniej wspomniałem, zostałyby w stosunku do niego wypełnione. Spółką CFC nie będzie również spółka, która uzyskuje przychody poniżej 250 tysięcy euro i spółka, której stosunek przychodów do dochodów jest mniejszy niż 10%. Ważną rzeczą związaną z przepisami o kontrolowanej spółce zagranicznej są obowiązki administracyjne. One niestety w ustawie podatkowej musiały się pojawić ze względu na to, że no te przepisy muszą być przez administrację podatkową weryfikowalne. Musimy mieć jakieś narzędzia umożliwiające nam ostatecznie ocenę, czy podatnik wywiązał się ze swojego obowiązku związanego z tą regulacją. Przede wszystkim nałożony został w ustawie podatkowej wymóg prowadzenia ewidencji tych spółek CFC przez każdego podatnika, który je posiada, a także obowiązek rozliczenia się z tego dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej na podstawie zeznania podatkowego. Został wprowadzony odrębny wzór zeznania podatkowego. Te dochody nie będą wykazywane w CIT 8, tylko jako odrębna formuła, tak jak mówię, z odrębnie ustaloną podstawą opodatkowania. Trzecim rozwiązaniem, o którym chciałem powiedzieć, tak jak zasygnalizowałem na wstępie, jest klauzula zapobiegająca nadużyciom zwolnienia dla dywidend wypłacanych między spółkami powiązanymi.
Tutaj już może powiem tylko w sposób dość skrótowy. Zapewne Państwo jesteście zapoznani z tego typu korzyścią, benefitem, można powiedzieć, funkcjonowania właśnie grupy kapitałowej czy holdingowej, iż w ramach Unii Europejskiej wypłaty zysku w formie dywidendy są zwolnione między takimi podmiotami, jeżeli oczywiście zostały spełnione określone warunki, przede wszystkim dotyczące posiadania odpowiedniej wysokości udziału kapitałowego, 10%. Natomiast ta dyrektywa, to rozwiązanie było oczywiście wprowadzane w celu zachęcenia czy ułatwienia tej działalności transgranicznej przez podatników z takim domysłem, iż utworzenie podmiotu za granicą, prowadzenie działalności poprzez spółkę zależną nie powinno być penalizowane w ten sposób, że dywidenda raz jest osiągana z dochodu, który podlega opodatkowaniu, dwa jest z reguły opodatkowana podatkiem u źródła, trzy jest opodatkowana w rękach otrzymującego. W związku z tym dyrektywa wprowadza zarówno zwolnienie z podatku źródła, jak i właśnie zwolnienie u podmiotu, który tą dywidendę otrzymuje. Natomiast nie ma co ukrywać, iż również ta dyrektywa, to rozwiązanie podatkowe jest i było w pewien sposób nadużywane przez podatników w tworzeniu określonych struktur podatkowych. Dlatego też ustawodawca unijny wprowadza taką klauzulę. To w zasadzie nie jest klauzula. Ja nie chciałbym sugerować to jakiegoś związku właśnie z tą klauzulą ogólną obejścia prawa podatkowego, nad którą jest debata publiczna obecnie w tym czasie, w tej chwili. To jest tak naprawdę warunek eliminujący dobrodziejstwo korzystania z tego zwolnienia. Otóż ustawodawca unijny mówi, że jeżeli mamy do czynienia z transakcjami, mamy do czynienia z uzgodnieniami, co do których można podejrzewać, że jednym bądź głównym celem było uzyskanie tej korzyści podatkowej związanej z dyrektywą, a więc brak opodatkowania u źródła, zwolnienie z opodatkowania otrzymanej dywidendy w kraju rezydencji, to ten cel dyrektywy de facto nie jest realizowany. I podatnik, mówiąc w cudzysłowie, nie zasługuje na otrzymanie tego benefitu podatkowego. Więc jeżeli takie uzgodnienia nie mają charakteru rzeczywistego, i tutaj ustawodawca unijny również mówi, co należy rozumieć pod pojęciem takiego charakteru rzeczywistego, a więc przede wszystkim to, że brak jest uzasadnienia handlowego dla dokonania pewnego rodzaju transakcji, brak jest uzasadnienia handlowego dla wejścia w określone relacje kapitałowe i te relacje handlowe nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej taką, jaką można sobie wyobrażać u podmiotu działającego, można powiedzieć, zgodnie z regułami, no wtedy ta korzyść podatkowa wynikająca z dyrektywy nie zostanie przyznana. To rozwiązanie zostanie wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z końcem tego roku. Taki jest termin implementacji dyrektywy, a więc od przyszłego roku będzie można spodziewać się, ono funkcjonowało. Będzie ono oczywiście również dużym wyzwaniem dla organów podatkowych ze względu na zastosowanie tych klauzul nieostrych przez ustawodawcę unijnego, no i także w konsekwencji ustawodawcę krajowego, więc praktyka będzie odgrywała dużą rolę w interpretowaniu oczywiście tej konstrukcji. W zasadzie powinienem już skończyć, ale chciałbym powiedzieć Państwu jeszcze o jednej rzeczy, której nie mam na slajdzie, ale która już jest rzeczą bardzo ogólną. Słyszałem tutaj o pomysłach, czy o takich stwierdzeniach, że oczywiście ta rzeczywistość prawna nie odpowiada wymogom grup kapitałowych i tak jak mówię, nie będę z tym stwierdzeniem polemizował, to jest na pewno o wiele szersza i innego rodzaju dyskusja, natomiast warto pamiętać o jednym, że w ramach Unii Europejskiej toczy się już od kilku lat tak naprawdę właśnie dyskusja nad projektem tak zwanej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania. Jak można ten projekt opisać w dwóch słowach? Chodziłoby o to, że grupy podatkowe tworzone spośród podmiotów mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej traktowane by były dla celów podatkowych jako jeden podatnik. Rozliczenie podatków w takiej grupie oczywiście z eliminacją transakcji międzygrupowych byłoby dokonywane przez jednego wybranego, takiego lidera tej powiedzmy sobie grupy podatkowej, a więc ten podmiot, który stoi na szczycie powiązań kapitałowych. Tak jak mówię, dyskusje nad tym projektem toczą się obecnie już od 4 lat.
a dyskusje koncepcyjne w zasadzie już od 2007 roku, a więc dość długo. Trudno powiedzieć, jakie szanse powodzenia ma ten projekt. On oczywiście, można powiedzieć, w pewnym stopniu adresowałby oczekiwania grup podatkowych, jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe. Natomiast wiąże się on z jedną bardzo ciekawą cechą. Otóż oczywiście dochód byłby ustalany na poziomie całości, na poziomie całej grupy podatkowej, natomiast podatek musi być jakoś potem podzielony, bo jeżeli taka grupa składałaby się z podmiotu polskiego, francuskiego, niemieckiego i powiedzmy hiszpańskiego, trzeba ostatecznie powiedzieć, komu i w jakiej wysokości ten podatek dochodowy od całej grupy będzie należny. I tutaj pojawia się taka konstrukcja, tak zwana formuła podziału. Otóż podatek ten, czy de facto dochód wtedy byłby dzielony nie według zasad, jakie znamy, a więc według generalnie zasady arm's length i cen transferowych, ale byłby dzielony zgodnie z sztucznie z taką narzuconą z góry formułą podziału, która uwzględniałaby na przykład to, w jakich krajach grupa sprzedaje swoje produkty, jaka jest wartość aktywów u każdego z podmiotów tworzącego taką grupę, a więc w dużym stopniu nastąpiłaby zmiana alokacji tej podstawy opodatkowania między państwa członkowskie. Z tego punktu widzenia, tak jak powiedziałem, projekt jest kontrowersyjny i prace nad nim trwają długo, ale jest to jakaś taka idea przyszłości i niewykluczone, że w jakiejś mimo wszystko przewidywanej przyszłości takie rozwiązanie dla grup podatkowych z inicjatywy tego ustawodawcy unijnego zostanie wprowadzone. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zapraszamy na lunch. Kolejna część zgodnie z planem o 13:45. Serdecznie zapraszam.